pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie księdza, księży, wszystkich czcicieli Matki Bożej. Jak ksiądz wspominał, tytuł mojego wykładu brzmi Święta nad świętymi. O co dokładnie chodzi, można się domyślać, ale o tym za chwilę. Albo nie, zacznę od razu. A później przedstawię krótką bibliografię, która pomagała mi te tezy rozwinąć. We współczesnym świecie, jak wiemy, spotkaliśmy się z tym, pojawiają się to teologiczne próby degradacji Matki Bożej, ustawienia jej w szeregu ze świętymi, z patronami Kościoła, tak jakby Matka Boża była jedną z wielu świętych, po prostu świętą, której przypadło akurat zrodzić Boga. I w tym krótkim referacie chciałabym w miarę moich skromnych możliwości przypomnieć, akurat temu gronu nie muszę, tym bardziej po tylu już wspaniałych wykładach, chciałabym przypomnieć o tym, że Maryja nie tylko jest poza szeregiem, ponad wszystkimi świętymi, ale stanowi z łaski Bożej osobną kategorię. Osobny byt, który rządzi się zupełnie innymi prawami niż cała reszta stworzenia. Ta odrębna kategoria posiada i zawsze już będzie posiadać tylko jednego przedstawiciela, mianowicie Maryję. I tutaj pokażę tylko kilka książek, z których korzystałam. Pierwsza to książka, z której korzystałam już na pierwszym kongresie. To jest książka Życie Maryi Matki Bożej. Autorem jest Jean-Jacques Auguste Nicolas. Żył on w latach 1807-1888. Tutaj jest też drugi autor, jest to ksiądz Eugeniusz Dąbrowski, który zmarł w 1970 roku. Ponieważ książka Jeana Jacques'a Augusta Nicolas została wydana 100 lat temu, ponad, więc ksiądz Dąbrowski wprowadził tu pewne takie poprawki ze względu na to, że biblistyka się bardzo rozwinęła i jakieś rzeczy są tutaj uaktualnione. Autor Jean-Jacques Nicolas był prawnikiem. Nie był ani teologiem, ani egzegetą, po prostu był wielkim francuskim apologetą tego okresu z czystego zamiłowania. Miłości do Boga, do Matki Bożej. Druga książka to Uwielbienia Maryi świętego Alfonsa Liguori, założyciela Zgromadzenia Redemptorystów, doktora Kościoła, który żył w latach 1696-1787. Kolejna książeczka to Maryja Zwycięży, księdza Roberta Medera. Był to szwajcarski wybitny kaznodzieja, żyjący w latach 1875-1945. Słynął z tego, że był przeciwnikiem liberalizmu, modernizmu i wielkim też zwolennikiem społecznego królowania Pana Jezusa. Oczywiście korzystałam z naszych orędzi na czasy ostateczne. To tylko pokrótce, z tomu 21, z tomu 4 naszych orędzi, z kontemplacji Maryi i z naszej najnowszej książeczki Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa, z jednego z właśnie najnowszych tutaj orędzi, które są na samym początku książeczki. No oczywiście, korzystałam też z Pisma Świętego. Część, moje wydanie jest akurat, to jest wydanie tynieckie w Biblii Tysiąclecia, natomiast tutaj będę cytować też za autorami oryginalnymi, ich oryginalne cytaty, czyli to będzie przekład z Wulgaty, czy niekoniecznie to już będzie Biblia Tysiąclecia. I ostatnia pozycja, to właśnie tutaj, to są prawa duchowego wzrastania współcześnie żyjącego ojca Karmelity, Jerzego Zielińskiego. Od niego zresztą zaczerpnęłam tytuł mojego wykładu Święta nad świętymi. Jeden z podtytułów tej książki właśnie
właśnie ma ten tytuł. Ojciec karmelita pisze w swojej książce właśnie o istocie tego wykładu. Pisze o tym, że Maryja nie stoi w szeregu z niezliczonymi mieszkańcami nieba. Sposób, w jaki została stworzona i misja, jaka została jej powierzona, wynoszą ją ponad istoty anielskie i ludzi. Maryja jest królową, aniołów i królową wszystkich świętych. Można powiedzieć, że stanowi odrębny gatunek cudownego kwiatu, który reprezentowany jest tylko przez jednego przedstawiciela, przez nią samą. Nigdy podobny do Maryi się nie pojawił i nikt nigdy się już nie pojawi. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy też w orędziach na czas ostateczny, na samym początku tych orędzi, to jest 5 maja 2010 roku, Bóg Ojciec wyjaśnia. Inna jest łaska dla Matki Boga, natura połączenia człowieka i Boga w tej jednej, jedynej świętej istocie była jedyna, niepowtarzalna. Żaden człowiek nie dostąpił połączenia tak doskonałego i żaden nigdy nie dostąpi. Maryja, moja ukochana oblubienica, stała się współodkupicielką całego rodzaju ludzkiego, a poprzez swoje niepokalane poczęcie była mi jedynym przeczystym dzieckiem, jakie narodziło się od czasu Adama i Ewy. Moja jedyna ukochana córka była ze mną połączona duszą i ciałem, aby mógł w niej objawić odwieczną wolę Boga, jaką było narodzenie Syna Bożego z dziewicy, jednorodzonego Syna Bożego, którego przeznaczeniem było odkupienie rodzaju ludzkiego. Poprzez Jego krwawą i bolesną mękę dostąpiliście, dzieci, odpuszczenia wszystkich waszych grzechów i ponownego wejścia do domu waszego Ojca. Dokonało się to wszystko poprzez tę przeczystą oblubienicę moją, której chwała w niebie jest ponad wszystkimi stworzeniami ziemskimi i wszystkimi aniołami. Święty Jan Ewangelista, pierwszy wielki czciciel Matki Bożej, w 21 tomie naszych orędzi określa dokładnie miejsce Matki Bożej wśród świętych. Mówiąc o świętych, tłumaczy, że między świętymi a ich czcicielami na ziemi tworzy się coś w rodzaju kanałów łaski. Im więcej jest tych kanałów, tym bardziej ziemia jest złączona z niebem. I kontynuując tą wypowiedź, mówi, ile świętych, tyle kanałów łaski. Nie mówię już o Matce Najświętszej, która sama stanowi świetlny tunel, zdolny oświetlić wszystkie galaktyki. Święci jednak, wszyscy święci są podłączeni, że tak się wyrażę, do tego najpiękniejszego tunelu światła, jakie zostało dane Ziemi. Z niego czerpią własne światło, które jest odbite od tronu Bożego. I święty Jan Apostoł wyjaśnia, że choć święci odbijają światło Boże, to światło zawsze przechodzi przez niepokalaną dziewicę. Dlaczego? W ten sposób święty Jan to tłumaczy. Przechodzi przez niepokalaną dziewicę, Matkę Najświętszą, przez którą przeszedł Bóg, aby zbawić świat. Odtąd Bóg wszystko czyni przez Maryję. Zawsze przechodzi przez nią, będąc z nią zjednoczony. Nie ma Boga bez Maryi. Bóg zawsze jest wraz z nią. Czy może istnieć Chrystus bez Maryi? Nie rozumiecie jeszcze, kim jest Matka Najświętsza. Bez niej Bóg nie dokonałby dzieła odkupienia. Maryja jest Bogu niezbędna, a więc o jak wiele bardziej jest potrzebna Kościołowi i wszystkim wierzącym. Wielkość Maryi uwidacznia się także w tym, że od wieków jest ona uosobieniem Bożej mądrości. Do niej odnoszą się już cytowane zresztą dzisiaj słowa z Księgi Przysłów. Ja tutaj przeczytam ten sam fragment, troszkę krótszy, ale niż cytował Pan Mariusz, ale przekład jest z Wulgaty. Pan posiadł mnie na początku dróg swoich, zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta była. Jeszcze nie wytrysnęły źródła wód, jeszcze ciężarem swym nie stanęły góry przed pagórkami, jam była zrodzona.
jeszcze nie uczynił im ziemi, ni rzek, ni zarys okręgu ziemi, gdy niebiosa urządzał, byłam przy tym. Gdy nad przepaścią krąg ziemski utwierdzał, gdy w górze umacniał niebiosa i w karby ujmował źródła wód, gdy morzu zakreślał granice jego i wodą nadawał prawo, by nie przekraczały swych granic, gdy ziemię ustalał w posadach, z nim byłam, wszystko wespół urządzając. I radowałam się na każdy dzień, i grając ciągle przed jego obliczem. Jean-Jacques Nicolas w dziele Życie Maryi Matki Bożej, które tu pokazywałam, zakłada, że skoro Syn Boży utworzył sobie Maryję, w tym wyłącznie celu, aby w niej i przez nią stać się pierworodnym wybranych, Maryja jest pierwszą z wybranych. I to nie tylko jako Matka Jezusa, ale ich własna Matka. Jest ona powodem wszelkich dobrodziejstw, jakie spłynęły na świat w tajemnicy wcielenia. Dalej autor stwierdza, że skoro środki muszą być przystosowane do celu, jakiemu służą, przeznaczenie Maryi jest brzemienne we wszystkie dary i wszystkie łaski, we wszystko dobro potrzebne do osiągnięcia tego najwznioślejszego celu. Autor pisze dalej, jak wielkie doskonałe dzieło, Maryja jest tak dalece dostosowana do tego posłannictwa, że jest ono właściwie jej jedynym celem, samą racją jej bytu. Już z samego założenia i stworzenia jest ona Matką Boga. Jej boskie macierzyństwo nie jest wydarzeniem czy godnością. Jest ono całym jej ustrojem. Jest nią samą. Ona jest Matką Boga. Tak jak człowiek jest człowiekiem, albo anioł jest aniołem, Maryja jest Matką Boga. Ona jedna stanowi osobną hierarchię, osobny porządek przewyższający nieskończenie wszystkie inne. W naszych orędziach Matka Boża sama o sobie mówi, jestem Matką. To jest moje pierwsze imię, Matka. Staję przed wami jako Matka i chcę być poznana jako Matka. Miłość Matki nie może równać się z żadną miłością. Jest jedyna, jest czysta, jest niezwyciężona. Czy kiedykolwiek może się poddać? Czy może zrezygnować z miłości? Być Matką oznacza przyjąć miłość i żyć miłością. Jean-Jacques Nicolas ostrzega jednak, niech nas Bóg strzeże, gdybyśmy mieli pominąć lub zapomnieć ten fakt, że Maryja posiada ludzką naturę. Niewątpliwie posiada ona ludzką naturę. Jest naszą siostrą. Niemniej, Maryja wywodzi się z natury ludzkiej w ten sam sposób, w jaki natura wywodzi się z mułu ziemi. To znaczy, działanie Boże wyniosło ją ponad ciało i krew. Jak człowiek w stanie niewinności wyniesiony był ponad grudkę ziemi, z której powstał. W jednym z rozważań zawartych w książce naszej tej najnowszej książeczce Kontemplacja serca Jezusa, Pan Jezus porusza tę właśnie kwestię. Mówi, od początku byłem Bogiem. Maryja od początku była człowiekiem. Nasze połączenie nie zmieniło mojego bóstwa, ani nie dodało bóstwa mojej Matce. Pozostałem Bogiem, a Maryja pozostała człowiekiem. Jednak przyjmując naturę ludzką mojej Matki, wywyższyłem ją i dodałem jej godność prawdziwie synowską, aby upadły człowiek powrócił do raju większy i piękniejszy, niż z niego odchodził. Nowy człowiek otrzymał doskonałą Matkę, wzór miłości ludzkiej, aby z niej czerpał życie i siłę do zachowania wierności. Choć jestem Bogiem, moja ludzka natura wspierała się na Maryi, a moje boskie serce czerpało pociechę z jej serca. Według świętego Alberta, biskupa i doktora kościoła żyjącego w latach 1193 lub 1205, tutaj są różne opinie, do 1280 roku i świętego Bernarda z Clairvaux, również doktora kościoła żyjącego w latach 1090-1153, zdanie świętego Pawła o Chrystusie, w którym stwierdza święty Paweł, że wszystko jest dla Niego, odnosi się również do Maryi, która jest stworzona bezpośrednio dla Chrystusa. Kiedy przyjrzymy się dokładnie słowom z początku Ewangelii świętego Jana, odkryjemy, że Ewangelista przechodzi od słowa przedwiecznego do słowa wcielonego. To znaczy, pisząc
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko się przez nie stało, a bez niego nic się nie stało. W dalszych wersenach czytamy o Słowie wcielonym. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Skoro więc Słowo przyjęło ciało przez Maryję, słowa te odnoszą się również do niej, która była żywym przybytkiem Słowa, tej przedwiecznej mądrości, zrodzonej przez Boga przed założeniem świata. Na godach w Kanie Galilejskiej obecny był Jezus i czytamy w Ewangelii świętego Jana, rozdział 2, werset 11, była tam Matka Jezusowa. Zakładając więc, że w Ewangelii nie ma zdań przypadkowych, ale każde zdanie wnosi bardzo ważną informację, można stwierdzić, że zdanie to podkreśla prawdę, że tam, gdzie jest Jezus, jest z Nim Jego Matka. A skoro Bóg człowiek już istniał przed wiekami w zamyśle Stwórcy, Matka Jezusowa była z Nim. O tym Słowie, które było na początku u Boga, mówimy, że stało się ciałem. Czy nie można by powiedzieć, że Maryja, która Słowo obdarzyła ciałem, była na początku u Boga? Niezwykłe miejsce Maryi w hierarchii niebieskiej daje się też wyraźnie zauważyć w scenie zwiastowania, kiedy przybywa do niej anielski posłaniec święty Gabriel. I w krótkiej rozmowie rozstrzygają się losy świata. Bóg dopuszcza Maryję do dyskusji nad tą sprawą. Ziszczenie się największej tajemnicy całkowicie uzależnia od jej fiat. Tutaj chwilę właśnie o świętym Archaniele Gabrielu. To nie jest pierwszy raz, kiedy święty Archanioł Gabriel pełni taką misję związaną z Mesjaszem. Tutaj akurat święty Gabriel został zaszczycony właśnie przyniesieniem, byciem tym posłańcem, który zaniesie te informacje, zaniesie to posłanie do Matki Bożej. To jest największe posłannictwo, jakie kiedykolwiek Bóg przekazał ludzkości. Najważniejsza misja, jaką kiedykolwiek anioł zaniósł na ziemię. Święty Gabriel wcześniej, już 6 miesięcy wcześniej, został posłany do świętej Elżbiety, do świętego Zachariasza, któremu zapowiada narodzenie się świętego Jana Chrzciciela z jego bezpłodnej i podeszłej już w latach małżonki świętej Elżbiety. I tutaj też należy wspomnieć o wielkim proroku Starego Testamentu, o świętym Danielu, któremu również święty Gabriel wyjaśnia wizję poprzez słynne proroctwo 70 tygodni. Jest to proroctwo dotyczące właśnie przyjścia na świat Mesjasza. I teraz po 500 latach znów święty Gabriel przybywa do Maryi jako anioł ziszczenia tego proroctwa. Jest to zarazem największe poselstwo, jak już wspominałam, jakie kiedykolwiek zostało powierzone, przekazane przez niego ziemi. Ale tutaj, co chcę pokazać, to jest ogromna różnica w tym, jakim objawia się święty Archanioł Gabriel Zachariaszowi, kapłanowi, czy prorokowi Danielowi, i jak objawia się Maryi. Znamienne zachowanie posłańca i Maryi podczas ich niezwykłego dialogu różni się bardzo od tych wcześniejszych. Święty Rafał, wysłany do kapłana Zachariasza, przedstawia mu się słowami, w których daje się odczuć władczy autorytet Archanioła. Powiedział wówczas: Jam jest Gabriel, który stoję przed obliczem Bożym i posłany jestem, abym mówił do ciebie i zwiastował ci tę nowinę radosną. A oto staniesz się niemym i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, dlatego, żeś nie uwierzył moim słowom, które się wypełnią czasu swego. To jest Łukasz, rozdział 1, werset 19-20. Tak przemawia święty Archanioł do człowieka, wysłannik Boży, nawet do człowieka, który piastuje najwyższą godność kapłańską w ówczesnym czasie. Ta sama wyższość i władza anioła nad człowiekiem brzmią w słowach danielowskiego proroctwa.
Gabriel przybył i stanął obok miejsca, gdzie ja stał. I rzekł do mnie, rozumiej, Synu Człowieczy, bo czasu końca wypełni się widzenie. Ale tenże Duch Niebiański, przyszedłszy nie do proroka, nie do kapłana, ale do Nazaretu, do dziecka właściwie, do kilkunastoletniej dziewicy Maryi, w której zdawałoby się nic jeszcze, ani wiek, ani zasługi, nie nakazują tak wielkiego szacunku, wita ją tą formułą pełną najgłębszej czci, będącą odtąd po wieki formułą hołdów składanych jej przez uwielbienie świata. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. To nie Maryja pada na twarz, tak jak uczynił to prorok Daniel na widok świętego Archanioła. To święty Archanioł Gabriel kornie się kłania przed Maryją. Aż trudno rozpoznać, pisze autor, który jest tutaj aniołem, a który człowiekiem. Bo Maryja będzie przecież królową aniołów. Gabriel przemawia do niej nie jako do podwładnej czy równej sobie, ale jako do władczyni. W niej jako poseł, przemawia do niej jako poseł. Przemawia do majestatu, w którym dostrzega chwałę swego mocodawcy. Wszak Chrystus jest nie mniej synem Maryi, aniżeli synem Ojca Przedwiecznego. Nie jest nim nawet w inny sposób, z wyjątkiem tego, że przez Ojca został zrodzony w sposób naturalny, a przez Maryję w sposób nadprzyrodzony. Lecz i tu, i tam jest zrodzony, czyli identyczny w substancji. Święty Alfons Liguori, doktor Kościoła, którego zapowiadałam, w swoim dziele uwielbienia Maryi stwierdza, że Maryja może u Boga wszystko, bo powaga Matki jest tak wielka, że choćby jej syn był monarchą, sprawował nieograniczoną władzę nad wszystkim, Matka jest wyjęta spod jego zwierzchnictwa. Pisze on, że mimo iż Pan Jezus posiada najwyższą władzę nad wszystkim, zatem również nad Maryją, mimo to prawdą być nie przestaje, że Odkupiciel nasz w czasie swego ziemskiego życia tak się uniżył, iż stał się poddanym Przenajświętszej Panny. Według świadectwa świętego Łukasza, rozdział 2, werset 51, i był im poddany. Święty Ambroży, również doktor Kościoła, żyjący w latach 339-397, posunął się jeszcze dalej w tych wnioskach, stwierdzając, że Pan Jezus, obrawszy sobie raz Maryję za matkę, rzeczywiście był obowiązany jej słuchać. Cytując pewnego karmelity, święty Alfons pisze, że podczas gdy o innych świętych mówimy, że byli zjednoczeni z Bogiem, jedynie o Maryi możemy powiedzieć, że miała to szczęście nie tylko być poddaną woli Bożej, ale mieć Boga samego poddanym swej woli. I gdy o innych dziewicach powiedziano w Apokalipsie, że chodzą za barankiem, gdziekolwiek idzie, Apokalipsa, rozdział 14, werset 4, to o Przenajświętszej Pannie można mówić, że baranek chodził za nią na tej ziemi, bo był jej poddany. Święty Bernard ze Sieny, żyjąc w latach 1380-1444, nie waha się twierdzić, że wszystko, nawet Bóg, podlega rozkazom Maryi. A to znaczy, że Bóg spełnia takie prośby, jak gdyby były rozkazami. Cytowany już w tej pracy ojciec karmelita Jerzy Zieliński pisze, że Maryja dzięki pełni świętości, wyjątkowym przywilejom, jest istotą o niespotykanym pięknie. I po Bogu jest pierwszą fascynacją i radością mieszkańców niebieskiego królestwa. W naszych orędziach Matka Boża mówi o sobie, nie myślcie o mnie jako o stworzeniu niezależnym, danym wam za matkę. Jestem utworzona z Boga, ponieważ On jest wszystkim, co jest. Zawarł we mnie swoją wolę i miłość i obudził mnie pocałunkiem i we mnie odrodził wszystkich ludzi, aby byli Jego wolą i miłością. Doskonałym odbiciem tej woli i miłości. Nic nie posiadam od siebie, a wszystko z łaski Bożej. Uwielbiając mnie, uwielbiacie Boga, ponieważ ja sama nie istnieję. Istnieję tylko w Bogu i dla Boga. Po to zostałam stworzona i to jest moim oddechem, bez którego moja dusza nie mogłaby istnieć. Nie powiększam Jego światła, ale jaśnieję Jego światłem, nie moim własnym.
Oddaję całą chwałę Bogu Ojcu, który mnie stworzył, Jezusowi Chrystusowi, który mnie wywyższył i Duchowi Świętemu, który mnie wypełnił. Na koniec chciałabym przytoczyć słowa księdza Roberta Medera, szwajcarskiego kaznodziei, o którym już mówiłam, z jego książki Maryja Zwycięży. Na kartach tej książki dowodzi on, że skoro Chrystus jest głową Kościoła, to Maryja jest jego sercem. Maryję można pojąć tylko wówczas, gdy patrzy się na nią w związku z Chrystusem i ludzkością. Stoi ona w samym centrum stworzenia i ludzkości. Maryja jest sercem ludzkości. Jak nie może być jedności i pokoju bez głowy lub przeciwko niej, tak też nie może być jedności i pokoju bez serca ludzkości. Bóg chciałby ludzkość miała nie tylko głowę, ale i serce. I gdy stwarzał prakomórkę społeczeństwa ludzkiego, rodzinę, rzekł: niedobrze jest, by człowiek był sam. Stworzymy mu towarzyszkę, jemu podobną. Stworzył więc Bóg dla Chrystusa odpowiednią pomoc. Maryję, aby była prawdziwie kością z jego kości i ciałem z jego ciała. W orędziach na czasy ostateczne święty Józef opisuje to niezwykłe podobieństwo między Panem Jezusem i jego matką. Stworzeni jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże, ale w przypadku Maryi to podobieństwo było uderzające. Byli jak dwie krople wody. W jej uśmiechu widziałem Jezusa. W uśmiechu Jezusa widziałem jego matkę. Bóg uczynił, i tutaj święty Józef pyta, czy Bóg uczynił się podobnym Maryi, czy raczej ją uczynił podobną sobie, zanim jeszcze wstąpił do jej łona. Pan Jezus, mówiąc na ten temat, rozróżnia płaszczyznę duchową i cielesną. Oddając jej moje serce, kształtowałem jej doskonałość, mówi Pan Jezus. Dając jej mojego ducha, czerpałem siłę z jej niepokalanego ciała. Maryja dała mi podobieństwo cielesne, a ja dałem jej podobieństwo duchowe. Połączyła nas miłość naszych serc, które bijąc w jednym rytmie, zespoliły się na zawsze, aby połączyć się na chwałę mojego Ojca. Maryja jest Matką Chrystusa. Chrystus jest Bogiem. Maryja jest więc Matką Bożą. Nie może być większej godności dla stworzenia od tej, że stanie się Matką swojego Stwórcy. Matka Boża, jak podsumowuje to ksiądz Meder, jest przez to kimś więcej niż wszyscy ludzie. Nosi koronę i berło, zasiada na tronie. Dzierży władzę królewską nad całą ludzkością. Taka jest prawda o Maryi. I dalej kontynuuje autor. Nie ma w tym przesady. Jeżeli by była przesada, to chyba ze strony Boga, który nadał Maryi godność i stanowisko przewyższające wszystkie inne na niebie i na ziemi. Ponieważ zaś nie można więcej uczcić Maryi, niż uczcił ją Bóg, nie można też za wiele o niej powiedzieć. Idąc dalej tokiem rozumowania autora, księdza Medera, można powiedzieć, że Maryi nie można za wiele kochać, wywyższać i czcić, bo nie można więcej jej kochać, wywyższać i uczcić, niż uczynił to sam Bóg, Jezus Chrystus, którego powinniśmy we wszystkim naśladować, możliwie najlepiej i najwierniej. Na zakończenie pragnę przytoczyć jeszcze słowa cytowanego już świętego Jana Ewangelisty z 21 tomu, który z perspektywy nieba wygłasza słowa uwielbienia, z którymi się łączę, czytając: niech będzie błogosławiona nasza Matka, dzięki której Bóg zechciał wstąpić na ziemię, aby zbawić swój lud. Kim jest Maryja? Nie pojmujecie. Jest największą tajemnicą Boga i największym miłosierdziem, jakiego dostąpił człowiek. Wszystko dokonało się przez nią. A jest to nieskończone miłosierdziem Bożym wobec człowieka, który Boga zdradził już w raju, zaraz po swoim stworzeniu. Tego samego człowieka Bóg wywyższył i posadził na tronie w niebie, aby rządził i panował nad ziemią i niebem. Tym doskonałym nowym człowiekiem jest Jezus i tym doskonałym człowiekiem jest Maryja.
Bóg zapłaci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.